Dzisiaj będziemy robić hiszpańskie torrijas. Do przygotowania tego dania będziemy potrzebowali dos rollers, un huevo, canela en rama, un vaso de leche, una naranja i azúcar de vanilla. Teraz kleimy nasze rollers. Naszą naranchę ścieramy na rajador. Do naszego maczyta wlewamy leche. Oraz dodajemy canela en rama. Oraz nasze piel de naranja. Pewnie całość lekko podgrzewamy. Po kilku minutach wyłączamy ogień i przelewamy naszą miksturę do innego naczynia, żeby się wystudziło. Wkładamy nasze pedalus de rojo do leche. Po obtoczeniu naszych pedalus de rojo posypałem je kamelem. Rozbijamy nasze huevos do miski i ubijamy. Ubiciu obtaczamy tu nasze pezadus de rojos. Na nasz sartel wlewamy trochę acety do oliwa. Włączamy ogień. Po nagraniu się naszego aceite de oliwa wykładamy nasze rojos. Po wyłożeniu naszych rojos smażymy do uzyskania złocistego koloru. Po kilku minutach smażenia nasze torrijas są gotowe. Przekładamy nasze torrijas na plato i posypujemy azúcar de vanilla. Disfrute de su comida. Adiós.